Ślepa? Nie wydaje mi się, żeby ta rozmowa miała cokolwiek zmienić w obecnej sytuacji. No z takim podejściem raczej do niczego nie dojdziemy. Chciałbym zauważyć, że kiedy przychodzi czas na ważne decyzje, to pan zwykle chowa głowę w piasek. W pańskim mniemaniu ważne decyzje to bezpodstawne nakładanie sankcji? Gdyby nie pana nierozsądne działania, nie musiałbym tego robić. Ja przestrzegam warunków naszej umowy międzynarodowej. Jest to popis najzwyklejszej hipokryzji z pańskiej strony. W 1989 roku za czasów Przemysława Lujto nałożyliście embargo na nasze jabłka, co podkreślam było sprzeczne z aż 4 paragrafami naszej umowy. Przez co znacznie osłabł nasz sektor gospodarki. Woli ścisłości, nie jabłka. Proszę się nie zapędzać. Pańska wypowiedź coraz bardziej odbiega od tematu tej debaty. Śmie pan twierdzić, że to ja odbiegam od tematu? Pańskie aroganckie zachowanie nie wnosi nic poza chaosem i ogólnym niezadowoleniem społecznym. Chciałbym przypomnieć, że taki stan rzeczy utrzymuje się w pańskim kraju od lat. Nie rozumiem tylko, w jaki sposób pan może się uważać za lepszego. Moja polityka niewiele różni się od pańskiej poza tym, że pan pragnie dorobić się majątku na biednych obywatelach. Oczywiście najłatwiej atakować jest w sposób najbardziej prostacki, opierając się na plotkach. Kolega śmie żartować. Plotką mogłaby być na przykład opinia, że jest kolega gejem. Zresztą tabloidy nie wypływają na głębokie wody polityki. Rozumiem, że resztę rozmowy będziemy prowadzić w kulturze troglodytów, której jak widać jest pan znawcą. W sprawach kontaktów międzynarodowych raczej z panem nie porozmawiam. Imputuje mi pan coś? Tylko tyle, że pańska niekompetencja jest rażąca, a brak wyczucia co najmniej ciężko strawny. Zaczynam rozumieć, dlaczego krzyknięto pana oratorem błaznów. Naprawdę, prostak z pana i tyle. Prostakiem jesteś ty, czarna maso. Jakich ostatnio przekrętów się dopuściłeś, co? Obywatele chcą prawdy. Głupoty, które plecisz, tylko opóźniają przebieg całej sprawy. Nie byłoby żadnej sprawy, gdyby nie twoje poranione pomysły. Poranionym pomysłem było sprowadzanie mnie tu, żebym dyskutował o ważnych sprawach z kanalią twojego pokroju. To znaczy, że chcesz rozmawiać. Trzeba być głupcem, żeby nie zauważyć, jak ważny jest temat naszej rozmowy. Zatem możemy się zgodzić, że ustawa mająca na celu połączenie naszej gospodarki, by zakończyć kryzys, to dobry pomysł. To chyba oczywiste. Once more, czy...